Centrum Kształcenia Zawodowego wzbogaciło się o 3 nowoczesne pracownie – hydrauliki, pneumatyki, automatyki i sterowników programowalnych. We wtorek nastąpiło oficjalne otwarcie inwestycji realizowanej w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0. Stawiamy przede wszystkim na zawodowców. Już parę lat temu nakreśliliśmy jasną drogę, że zawodowcy to dla nas przyszłość naszego miasta. W związku z tym przygotowujemy duży projekt Centrum Edukacji Zawodowej, ale żeby on mógł zostać wdrożony, to przygotowaliśmy projekty Zawodowcy w Gorzowie i Zawodowcy 2.0. Dzisiejsze otwarcie pracowni to kontynuacja, to jest proces właśnie programu Zawodowcy 2.0. Dzięki temu mamy dzisiaj nowoczesne pracownie, które zostały zbudowane między innymi przy wsparciu środków europejskich, ale nie byłoby tego technologicznego, tej myśli technologicznej, gdyby nie gorzowscy przedsiębiorcy. Z nowych pracowni korzystać będą uczniowie szkół technicznych, studenci Akademii imienia Jakuba z Paradyża, a nawet przedszkolaki. Oprócz tego, że zajęcia tu będą mieli uczniowie zespołu szkół elektrycznych i zespołu szkół mechanicznych, po raz pierwszy w tym roku z myślą o tych pracowniach otworzyliśmy nowy kierunek kształcenia dla dorosłych w zawodzie mechatronik. W związku z tym dorośli, którzy kształcą się u nas w różnorodnych zawodach, będą mieli również możliwość korzystania z tych pracowni i nabywać umiejętności i kompetencje tak niezbędne na rynku pracy. Pracownie powstały dzięki współpracy z firmą Festo Didactic, która wyposażyła je w odpowiedni sprzęt. Festo przeszkoli również nauczycieli, którzy prowadzić będą zajęcia z młodzieżą. Nauka w nowych pracowniach pozwoli młodym ludziom poznać w praktyce ich przyszłe miejsca pracy. Samo Festo jest producentem pneumatyki i napędów elektrycznych. Oczywiście Festo Didactic idzie dużo, dużo szerzej i dostarczamy, jak widać, pracownie hydrauliki czy napędów elektrycznych. Natomiast to są elementy, które są wykorzystywane w przemyśle. Więc teraz, kiedy ja się szkolę na tym sprzęcie, zachodzę idę do fabryki i widzę, no to znam ten element, tak? Festo Didactic dostarcza elementy zminiaturyzowane, nazwijmy to w taki sposób, linie produkcyjne, które w dużo większej skali możemy zobaczyć już w zakładach produkcyjnych, czyli jesteśmy w stanie holistycznie ogarnąć, jak ta produkcja wygląda właśnie używając takich stanowisk. Obecny na otwarciu pracowni wicemarszałek województwa lubuskiego podpisał z prezydentem Gorzowa aneks do umowy, która przedłuża finansowanie projektu Zawodowcy na kolejne lata. Dzisiaj podpisany aneks to jest kolejne 1,5 miliona złotych. Wydłużamy czas realizacji tego zadania do 30 września 2021 roku. Także to jest duży sukces dla województwa, ale przede wszystkim dla uczniów z Gorzowa Wielkopolskiego. Uruchomiliśmy jako pierwsi w Polsce duży projekt za ponad 170 milionów złotych skierowany właśnie dla uczniów szkół zawodowych, po to, aby odbywali praktyki, kształcili się w jak najlepszych warunkach, po to, aby również poprawiać infrastrukturę szkolną. Koszt nowych pracowni to ponad 2 miliony złotych. W Centrum Kształcenia Zawodowego pozostaną one do czasu wybudowania Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Wówczas wyposażenie zostanie przeniesione do nowego kompleksu szkolnego przy ulicy Warszawskiej.